Siema, siema. Dzisiaj będzie dość nietypowa sceneria. Będziemy robić papaję salad dzisiaj we vlogu, więc jeśli kogoś interesuje, jak się robi tradycyjną tajską potrawę papaya salad, która jest jedna z najbardziej popularnych, w ogóle chyba potraw, jedną z najbardziej popularnych potraw tutaj w Tajlandii, to właśnie się zabieram za robienie papai salad, sałatki z zielonej papai, takiej twardej. Co potrzebujemy? Potrzebujemy papaję, potrzebujemy pomidory, potrzebujemy taką długą fasolę, potrzebujemy marchewkę, troszkę marchewki, czosnek, orzechy takie niesolone, papryczki chili, najważniejsze, limonka, trochę prażonych, takich ususzonych krewetek, cukier i zabrakło mi jednego składnika. Dobrze, że sobie już o nim przypomniałem. Jeszcze potrzebny jest sos rybny. Ok, mamy już sos rybny. Tak to tutaj w Tajlandii wygląda. I zabieramy się za robotę. Co pierwsze? Pierwsze to trzeba ładnie, papaję ładnie trzeba tutaj obrać. Więc zabieramy sobie papaję. Ale dzisiaj będzie fajny vlog. Nie pierwszy. W sumie pierwszy raz w domu, ale ogólnie to robię drugi raz w życiu papaję. Kiedyś robiłem na mieście w ogóle. Pani mnie uczyła, jak się to robi, o 12 w nocy. Więc jakąś już pierwsze koty za płoty z papają i pierwsze przetarte jakieś te już są instrukcje i w ogóle, ale to wiecie, to co innego tu w domu, a co innego tam z tą panią było, ale było wtedy bardzo na pewno śmiesznie. To akurat była dobra impreza. Kurde, idzie mi nawet całkiem nieźle to obieranie tej papai. Zaraz wam pokażę, jak się ją kroi do papai. Ja lubię tak grubo posiekaną papaję, bo czasami są posiekane tak cienko, ale ja tak nie za bardzo lubię taką cienką papaję, bo to tak trochę wygląda wtedy jak makaron i się je jak makaron trochę tak jakoś i ja tego tak nie lubię. Ja lubię taką grubo posiekaną, bo wtedy tak lepiej im smakuje. Więc dobra, mamy zieloną papaję. Dobra, czekajcie, zrobię, żebym tu mi się bałagan nie zrobił, to ja sobie to wyrzucę tylko do śmieci. Marchewkę trochę obiorę. Marchewka, no trochę tak cienka, tylko właśnie ja nie wiem, co z tą marchewką zrobić, bo ja nie mam tak... A nie, na tarce. O, jeszcze tarkę muszę gdzieś tylko znaleźć, bo już jestem trochę przygotowany, ale widzę, że jeszcze nie do końca. Nie mam przygotowanej tarki. Zaraz ją gdzieś tu poszukam, bo jeszcze w tej nowej kuchni nie jestem do końca przyzwyczajony wszystko, gdzie co jest, bo dużo zmian. Dobra, marchewka jest obrana, to jeszcze tylko to wyrzucę. Tarkę, poszukajmy tylko jeszcze szybko tarki. Tarka. Gdzie ta tarka? Gdzieś widziałem tarkę. Ja pierdzielę, patrzcie na to. Szukam tarki, a tarka stoi cały czas w tym miejscu. No widzicie, tu mi Dorota pomogła. Sam sobie jej nie przygotowałem, to nie wiedziałem, że tu stoi, no. Dobra, moździerz jest, to najważniejsze. To bierzemy się za papaję. Papaję tutaj w Tajlandii robi się, sieka się tak. Ja nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak się to robi, bo jeszcze nigdy w życiu tego nie robiłem, ale ją tak się właśnie... tak się właśnie kroi papaję. Trochę ta papaja skacze po całej kuchni. Szlak. Nie pamiętam, jak oni to robili, ale jakoś właśnie tak. Później nie wiem właśnie, czy oni to skrajali? Chyba tak. O, i mamy fajnie posiekaną po tajsku papaję. Oczywiście można by to było jakoś pokroić może normalnie. Nie wiem, ale tutaj tak właśnie wygląda posiekana papaja. Ja myślę, że ona będzie idealna. Naprawdę. Ok, czyli jeszcze... Tu ją trzeba tak po tajsku posiekać. Co tam, Emka? Będziesz patrzeć, jak robię papaję? Tak. Chciałam się zapytać, mogłabym to potem tak sobie ubijać trochę? No, tylko że trzeba będzie uważać, bo ja kiedyś jak zacząłem ubijać, to mi prysło w oczy, na przykład ostrym sosem z papryczki chili. To po prostu mam małe okulary. Patrz, jakie. Widziałeś, jak się kroi papaję? Nie. Nie widziałaś? Nie. Tam widziałaś na pewno kiedyś. Nie widziałaś, jak pani kiedyś kroiła? Gdzieś nie jedna? Nie. No to nie, tak, nie się, tak się to robi. O. Później tu się robi tak. Się ciacha. Oj, dziwnie za grubo. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tak? No patrz, jak ładnie wygląda, nie? No, taki makaron. No, makaron taki trochę, tylko właśnie nie za cienki, ale też nie za gruby. A pokazywałeś składniki? No, pokazywałem składniki, które są potrzebne.
krewetki? Powiem ci, że była taka pani tutaj niedaleko, blisko głównej ulicy i normalnie miała wszystkie składniki do papai. Taki ma swój warzywniaczek i kurczę sprzedawała tam po prostu wszystko, co potrzebne jest do papai. Więc... To małe kreweteczki, słodziaki. I po prostu pojechaliśmy w jedno miejsce, powiedzieliśmy jej, że chcemy zrobić papaję. Ona mówi, no to jeszcze potrzebujecie to, to i to. A mówi, to macie? Tak, to akurat mamy, to macie? No mamy. No to macie wszystko. Ja mówię, no to elegancko. I w jednym sklepie zaopatrzyliśmy się, w jednym sklepie, to, no to taka budka jakaś. Pani tam miała jeszcze jakieś różne rzeczy. To jest wszystko jedno markecie? Nie, taki warzywniak jakiś taki, wiesz, taki tutejszy wioskowy. No rzuca ta papaja po całej kuchni. Długo to schodzi, nie jest łatwe przygotowanie takiej papai, ale smakuje za to tak dobrze. A skąd wiesz, jak ta papaja będzie smakować? No, wiem jak papaja ogólnie smakuje, więc mam nadzieję, że moja wyjdzie mi bardzo dobra. No. Ona zawsze takie dziwne to teraz. W takiej formie nigdy nie widziałam papai. Nie? No nie. Ale jakoś jak są te wszystkie składniki, to wygląda jakoś inaczej. No bo może inaczej posiekana trochę i tak ci się wydaje wtedy, że jest inna. Zobaczymy za chwilę. Co to? Czy to są takie te czarne peski, co zawsze są? Właśnie, patrz, myśmy nie wiedzieli co. Myśleliśmy, że to jakiś styropian wpada często do papai, a to są pestki z papai. Papaja tam w środku ma takie białe pestki. I dopiero jak jest pomarańczowa, to się robią czarne. I myśmy się z mamą nieraz dziwili, co to jest, co to jest? Czemu tu są jakieś takie kulki jakby steropianowe w tej papaji? A to po prostu pestki z niej wpadły. Tam w środku, patrz, tam w środku są pestki. Pełno ich jest. Ale przecież jak jest pomarańczowa, no to są czarne te pestki. Bo tamta papaja jest właśnie taka żółta, pomarańczowa. Chciałam, że to jest taka niedojrzała jeszcze. Tego właśnie nie jestem pewny jeszcze, ale na 99% to jest jakaś inna odmiana, bo tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, nie wiem. No tak właśnie... To jest taka zielona i myślałam, że to jest po prostu taka niedojrzała. No wiem. Pomidory czy tam jabłka. Czy też się dużo razy nad tym zastanawiałem, a nigdy jeszcze tego nie sprawdziłem sobie. Wyobrażasz to? Kurde, wierzę się tu dziś... No, trzeba się kogoś zapytać, mądrego, kto by nam tutaj podpowiedział. Może ktoś tu w ogóle wie, może napisać w komentarzu, to nie będziemy musieli szukać, czy to jest taka sama papaja, czy inna, niż ta taka normalna, jako owoc taki słodki, żółty, pomarańczowy. Takie dwie różne. Ta wygląda taka większa limonka i ona wygląda trochę jak mandarynka, nie? Kurde, powiem ci, że robią się tu komplikacje, bo małą tą papaję ogólnie kupiliśmy, bo pani nie miała większej, ale tutaj u nas blisko, koło domu widzieliśmy później takie kurde ładne, duże. Łatwiej się taką dużą by obierało. No, bo też się mogę dotknąć? No. Kurde, pestki lecą. No. One ma konsystencję takiego mango, takie co nieraz są takie zielone mango. Zielone mango, no. No, taka jest, no dziwna taka w dotyku. Bo ta taka pomarańczowa to jest taka mięciutka, taka jakby, nie wiem jak to powiedzieć, jak, nie wiem co. Dobra, ja myślę, że chyba nam wystarczy tej papai. Kurde, te pestki, możesz powyciągać te pestki jak ci się chce. Syropianowe. I ile tych pestek? Kulki syropianowe. Papaja obrana, znaczy pokrojona, to było najtrudniejsze chyba zadanie. Chociaż to się dopiero zaraz okaże, co będzie najtrudniejsze. Tu są jeszcze takie kawałki, które są tak od środka, to myślę, że to nie będzie dobre, bo nigdy tego nie widziałem w papai. Niech lepiej będzie sama taka papaja. Możesz wyciągać te pestki? No możesz powyciągać sama. Gdzie te pestki dawać? Do kosza, bo można sobie kupić taką, chyba taki nożyk. Co się tak jakby jak marchewkę, właśnie czym ja mam marchewkę? A na tarce, o właśnie, albo na przykład ją na tarce też by można było przepuścić i też było dobrze, ale ja chciałem tak w takim tajskim stylu, żeby ta papaja wyglądała w ten sposób. Ja lubię taką nierówną, posiekaną, wygląda idealnie. Dobra, teraz pomidory miałem posiekać. Tylko, że posiekać pomidory, to ja je będę siekał na bieżąco, bo wam pokażę też, jak to się robi po tajsku. Bierzemy za fasolkę się. Fasolkę to oni jakoś biorą... Jak oni to robią? A już nie pamiętam, jak oni to robią. My zrobimy już, dobra, nożem. Zrobimy to nożem. Czekajcie. No nie, w końcu nie robiliśmy papai. To mają być takie 4-5 centymetrowe kawałki.
przynieść linijkę, ale ja myślę, że 4-5 to za dużo. To ja myślę, że tu 2-3 są idealne, 2-3 cm. Gdzieś takie. Może, że trochę dłuższe są w sumie, jak oni to robią. Może rzeczywiście takie 4-5, ale dobra. Nasze są najwyżej troszeczkę krótsze. I wiesz co, jeszcze tylko trochę tej marchewki sobie trochę tutaj zetrę na takiej tarce. Myślę, że może jakoś tak trochę. Tutaj ją dam do tego, do tej papai trochę. Co to jest zrobione? To porcelany? To jest z gliny. No właśnie. Moździerz się nazywa. Taki jak ten taki O, mamy trochę marchewki. Będzie dobrze. Surowa marchewka, starta na tarce. No, papaje też by tak można było, ale to by było za cienkie na papaje. By trzeba było czymś innym. W ogóle tutaj to jest dla Was przepis i też my będziemy pierwszy raz robić papaje. Mhm. Dobra, pomieszaliśmy trochę papaje z marchewką. Ja nie wiem, czy ta miska nie przeszkadza. Z czego będzie sos? Jest taki sos do papaje. Z czego będzie sos? Sos będzie z soku z limonki, z sosu sojowego. Nie sojowego, rybnego. Rybny sok, limonka. Z pomidorów trochę wyciśnie się wody. A tyle, no nie wiem. Papryka. Dobra, daj po obecnej tutaj końcówkę. Sam nie wiem ile, ale na początek właśnie papryka. Ile dać? No dwie na pewno. Dwie na pewno, bo są takie dość duże, to mogłoby być nawet mniej, ale myślę, że na taką ilość papai dwie takie papryki chili to spokojnie mogą powędrować. Ale chyba te papryki najpierw trzeba rozmieścić. No tylko uważaj, uważaj. Musiał, żeby ci to właśnie nie prysło. Poczekaj, bo to nie jest takie łatwe. Dwa ząbki czosnku. Oni dają normalnie czosnek taki w obierkach nawet często bardzo. Często, gęsto. Dobra, damy. Wrzucimy go tutaj ładnie do moździerza. Daj ja trochę to. Ja chcę! Daj, ja chcę to trochę tak jak trzeba. A ja też chcę trochę. Mega fajne. Mega fajne. Uważaj, no właśnie, bo ci pryśnie w oko i będzie problem. Czekaj, bo to trzeba trochę tak unieść jeszcze. Pod moździerz podłożyliśmy deskę, bo ostatnio nie podłożyłem. No, za pierwszym razem, jak sól do ryby ugniatałem i porysowałem blat w kuchni. Także taka ciekawostka. O! Będzie. Co? Już to pachnie idealnie. To ile dałem? Dwie papryczki? No. Dobra. Tajowie dają 20. Także co najmniej z 20, czasami 30, więc nie wiem jak oni to jedzą. Ale ja myślę, że już między, nie wiem, 10 a 20 to chyba już nie ma różnicy za bardzo. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać. Zgnieciony czosnek i papryka, dwie chili, jakby co, to jeszcze można z dwie dorzucić, ale chyba się nie odważę. Tutaj damy jeszcze trochę tych krewetek. Ja bym chciała pokazać jedną krewetkę. Czekaj. Ja jakoś za dużo tych krewetek nie lubię w papaji, ale parę może być. Tutaj. O, urwaliśmy jej głowę. Chciałem pokazać. Dobra, bo to nie miałem to jakoś za mocno zmierzyć tych krewetek. One w sumie to w ogóle mi się wydaje, że powinny być tak jakoś luźno posypane. Dawaj, wrzucaj. Ale czekaj, może pokaż tą. Kurde, to tak nie, to za daleko jest, ona jest za mała. Czekaj, bo tego to tak około łyżki trzeba. Poczekaj. Około mniej więcej łyżki. Zobaczymy. Ja to zresztą później spróbuję, to będę wiedział. To oni to na oko dają. Ale tak mniej więcej. Łyżka to chyba będzie za mało. Chociaż. No zobaczymy. Spróbuję. Zobaczę jak to będzie. Taka duża łyżka sosu rybnego. Limonka. Teraz limonka. Limonkę musimy przekroić. Limonkę. Dać mniejszą, dać większą? Nie, okej. Czekaj. Ja limonkę to tak. W ogóle najpierw wyciśniemy z niej sok. Pokroimy ją w takie ćwiarteczki. Ja lubię jak jest kwaśna. Lubię dużo limonki w papai. Bardzo długi odcinek. Tu mamy wyciskacz taki fajny. Nie tu! Jest. Mati, co ty robisz? Limonka w złe miejsce poszła. No, poszła w złe miejsce. Trochę ją tak wyciśniemy, a trochę jeszcze ją dogniecimy moździerzem. Tutaj mamy taki
Cukier, i on jest taki dość jeszcze twardy, jakby co. Mhm, jego będzie ciężko wyciągnąć. Łyżka. Ile tego cukru? Nie wiem, ile tego cukru, ale też musi być słodka, bo nie słodka nie będzie dobra. To taki cukier. Można zrobić z live z tego, jak się to popaje. No. Ale to kolka. Nie wiem, ja tego cukru, ale ja lubię słodką. Słodka, ostra i kwaśna to podstawa i słona też. Czekaj, bo ten cukier mi się nie za bardzo rozpuścił tutaj. I tak mi się to nie podoba. Co z tym zrobimy? Co z tym zrobimy? Ci się nie podoba cukier? Nie wiem, co z tym zrobimy. Mogę zobaczyć? O! Ostre! Ostre i... Słodkie? No, słodkie właśnie trochę, bo cukier było. Ale jak czuję limonkę, to mi się kojarzy albo... Chcesz oblizać? Ale właśnie limonki mogą być więcej. Czekaj, daj powiedzieć. Z takim kotletem schabowym i frytkami. Albo z fried rice with chicken, czyli smażonym ryżem z kurczakiem. Na pewno widzieliście to na jakimś odcinku naszym. Albo z limonką taką do picia, bo do bardzo dużej ilości pić się dodaje limon. Nie będzie za mało tego sosu? Nie wiem. Może nie. Patrząc na ilość papaja i na ilość sosu, to tak dość mało. Pomidory. Pomidory oni kroją w ten sposób. Po prostu. Bezpośrednio do moździerza. A myłeś w ogóle te papryczki? Tak. Trzeba uważać, żeby sobie palców nie pociąć. Trzeba mieć ostry nóż. No i po prostu... Takie o, nierówne. Nie wiem, ile tych pomidorów dam, ale chyba te cztery, co tu mam, to możecie chyba można dodać. Po prostu pokroić sobie to na desce. Możecie. Nie ryzykować palców. Ale ładny pomidorek. No. Taki kolor ma. Bardzo ładny. Myłeś te pomidory? Myła mama. No. Zdało się nie myć. Nie, ale umyła. Dobra. Tylko tu delikatnie mi już. Papaje najlepiej je się... Dużo mieli tam sosu? Nie, no tak, ja lubię dużo ilości sosu, tylko chodzi mi o to, że świeżą, taką jak się teraz zrobi, to taką trzeba zjeść już zaraz od razu po zrobieniu, Ema, uważaj. Wiem właśnie. Bo taka gdzieś, która już postoi długo czy coś, albo to jest nie za bardzo. Albo sobie na wynos i potem zjecie dom, to też pewnie jest dobre. Dobra, dajemy jeszcze to, czyli co to jest? Ta fasola taka długa. Długa fasola. Zostało nam jeszcze tylko orzechy. Zapomnieliśmy o orzechach. Kurczę. Oni w tych gumkach to są tutaj specjalistami. Nie. W zawijaniu rzeczy. Myślę, że tego sosu można jeszcze tam dodać. Rybnego troszeczkę. Nie dużo, ale trochę. Dużo orzechów ja też nie za bardzo lubię. Myślę, że ta ilość będzie dobra. Mi się wydaje, że za dużo dałeś tych skórek od limonek i pomidorów, bo... Trochę to tylko trzeba tak wymieszać już teraz, bo to już nie może być zmiażdżone. Ogólnie to teraz się już z głodna zrobiłam. Tu jeszcze tak pachnie tym czosnkiem. Nie, ogólnie to przez limonkę, bo ja często jem wszystko ze limonki. Wiesz co, ja nie wiem, czy te orzechy nie miały pójść wcześniej, zanim jeszcze dałem pomidory. Miały być na górę razem z tym. Też posypują czasami, tak, posypują jeszcze czasami. Tworzymy sobie restaurację kiedyś, będziemy... Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widzicie. Okej, no teraz widać. Dobra. Chyba już mamy praktycznie wszystko, więc ląduje papaja i marchewka. Trzeba to rozmieszać. Już końcóweczka naszej papai. Znaczy robienia naszej papai. Już prawie wszystko zrobione. Jeszcze teraz tylko ostatnie tutaj mieszu. Ale wiesz co? Ja nie wiem, czy to powinno się tym... Nie, tylko chodzi mi o to, że nie jestem pewny, czy to teraz się powinno mieszać tym pałką drewnianą. Ale może, żeby trochę to jeszcze tak dognieść, troszeczkę tą papaję. Nie można jej zmiażyć, ale może... Nie jestem w 100% pewny, czy ta kolejność to wszystko było odpowiednie i czy tak to miało wyglądać, ale powiem wam, że robi się to coraz piękniejsze. Patrzcie. Teraz tylko po prostu ta papaja musi przesiąknąć tymi sosami, smakami, ostrością, słodkością i kwaśnością. O, ale wygląda. Takiego drugiego mikrofonu, takiego na magnes? Nie mam. Bardzo dobra, ale tak sobie myślę, że jakby była jeszcze jedna papryka, czyli na taką ilość papai, to byłoby idealnie. I trochę więcej cukru, bo jest jeszcze za mało słodka.
więc muszę jeszcze trochę cukru dołożyć. Ja sobie postaram w lodówce, może i trochę jeszcze tego sosu rybnego, cukru. Okej. Okay. Jeszcze taka jedna łyżka, bo tu jest jednak dużo tej papai. To są dobre dwie porcje, więc tych składników też musi być trochę więcej. A gdzie jest ten ogień? Gdzie są talerze, bo ja nie wiem, jeszcze tu? Tu są, no. Ten cukier jest za gęsty jeszcze, jest taki, powinien być bardziej roztopiony taki, żeby się fajnie rozpuścił, ale to nic, poradzimy sobie. Wiesz co, chyba jeszcze wrzucę tutaj jedno chili. Powiedziałeś, wrzuciłam, już nie wrzucam, najraz. Wiesz co, jednak widzę jeszcze. Jeszcze jedno chili. Trochę je tu zmiażdżę. W tym moździerzu, moździerz jest taki chropowaty. Co? Taki o. Nie, to jest do kurczaka. Nie, ale może dodać. Nie. Nie mieszajmy. Ale jak widać. Oni to tak zawiązują, żeby się po prostu nie podwiązać. Coś zrobił. Nic na szczęście, ale nie pilnowałem moździerza i deski. Bardzo dobra. Ale dzisiaj będzie śniadanie. Szkoda mi, że ty nie chcesz takich pyszności jeść. W ogóle to oni tak jakoś też jeszcze to ubijają. Ja to tak robię trochę nie po tajsku. Przed chwilą nie robiłem, teraz robię po tajsku. Tak się to w ogóle powinno robić. Szkoda, że po 30 minutach filmu. Ale ja już myślę, że ja za bardzo już maltretuję tą papaję. I robię ją zdecydowanie za długo, bo papaję przyrządza się. Zaawansowana osoba z Tajlandii taką papaję to robi w 5 minut, a ja ją robię pół godziny. No właśnie, jakby tak trzeba było w restauracji czekać pół godziny na papaję, to nikt by więcej papaj nie zamówił. A zawsze robiona jest na świeżo. I to nie jest tak, że gdzieś mają zrobioną wcześniej i później dają, tylko zawsze jest na świeżo robiona. No a... Dobra, bo to już za długo to wszystko trwa właśnie. Nie chcę już jej więcej miażdżyć. Myślę, że teraz już będą idealne smaki. Co się stało temu talerzowi? To jest talerz do wyrzucenia, bo on się nie nadaje do mikrofalówki i tak popękał w mikrofalówce. Wyrzuć go do kosza normalnie. Dorota mnie pochwali. Czekaj, ciebie. Ostra. Miałem ją dać tutaj, ale w sumie czemu nie na talerz? Ale pyszna, mega. Teraz wygląda bardziej jak papaja. Mhm. Czekajcie, ja dam na talerz. Pokażę wam efekt końcowy. O, ale pyszna papaja. Myślę, że nawet nie jest jeszcze za dużo tego sosu sojowego. Ale jest chyba dobrze. Papaje się robi... Z papai to oni robią taki kopiec na talerzu zawsze. Nie jest jakoś... Tak, zawsze ona ma takie coś. Taką postać. O, coś takiego. Krewetkami i orzeszkami? Właśnie nie, bo już będzie za dużo, wiesz, bo tak wiem, że właśnie się robi na koniec. Na koniec właśnie pani jeszcze bierze łyżeczkę i właśnie w orzechach i w tych. I w tych właśnie, w tych, bo ja chyba tego nie powinienem dać w krewetkach. I to powinno być takie świeższa ta papaja, a moja już jest taka zmaltretowana trochę. Bo to mówię, że wszystko za długo jest robione, pokażę wam. Albo za dużo gadania, albo za dużo czegoś innego. Za dużo gadania, efekt końcowy. Mam nadzieję, że wygląda to dobrze. Piękna papaja salat zrobiona w domu, w moździerzu. No, muszę wam powiedzieć, że smak ma idealny, sosu jest idealnie tego. Pięknie to wygląda, no. Pięknie to wygląda i pięknie smakuje. To jest jeszcze najważniejsze. Następnym razem, jak będę robił, to zrobię to po prostu szybciej. Ale dzisiaj pierwszy raz. To trwało to długo, ale opłacało się. Ale jeszcze myślę, że jakby było trochę jeszcze cukru, to byłoby idealnie. I by było 10 na 10. Teraz jest 9 na 10, ale jak na pierwszy raz, to jest naprawdę dobrze. I następnym razem trzeba pamiętać, żeby mniej to maltretować w tym moździerzu. No, a ja już idę do stołu sobie to zjeść. Kończymy wideo. Ostre, od razu z nosa cieknie. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że tyle, ile wyświetleń filmu, tyle łapek w górę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu papaja. I wszystko jasne. Napiszcie papaja. Pochwalcie w komentarzach za pięknie przygotowane śniadanie. Znaczy to jeszcze nie całe śniadanie, ale papaje. No i tyle. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, pozdrawiamy. Tutaj widzicie następny film. Pa!